Dzień dobry, Eliza Binkowska, firma ProCam Polska. Znajdujemy się dzisiaj w Minikowie, gdzie w ramach Krajowych Dni Pola wysianych zostało 6 odmian kukurydzy, których ProCam Polska jest wyłącznym dystrybutorem w naszym kraju. Pierwszą odmianą, którą chciałam Państwu zaprezentować, jest odmiana Tonifi firmy Kozade OV240. Jest to odmiana ukierunkowana na ziarno, również dla przemysłu młynarskiego, bo jest to ziarno grysowe. Rośliny tutaj charakteryzują się bardzo dobrym, wczesnym wigorem wiosennym. Rośliny są średnio wysokie, bogato ulistnione. Kolby typu Fix o ziarnie typowo flintowym z charakterystyczną cieniutka osadka kolby powoduje bardzo dobre odprowadzanie wody i dosychanie plonu finalnego, czyli ziarna. Odmiana ta pozycjonowana jest na stanowiska dobre i średnie w dobrej kulturze. Odmiana Impulse firmy Syngenta jest to mieszaniec OV260 z przeznaczeniem typowo na ziarno oraz na bioetanol. Rośliny tutaj produkowane w typie artezjan charakteryzują się mocnym, kompaktowym pokrojem. Łodyga jest gruba, która zapobiega wyleganiu. Kolby typu Fix o ziarnie typowo dentowym. Rośliny te są bardzo wytrzymałe na suszę i na wysokie temperatury. Odmiana Kurant ze Smolic jest mieszańcem OV250 w typie typowo kiszonkowym oraz do produkcji na biomasę do biogazowni. Tutaj rośliny są bardzo wysokie, bogato ulistnione. Kolba typu Flex o ziarnie zbliżonym do flinta. Rośliny wykazują bardzo mocny wigor wczesnowiosenny. Pozycjonowana jest na średnie i dobre stanowiska. Odmiana Aligato firmy Zadbał OV230 w typie użytkowym ogólnym zarówno na kiszonkę, ziarno oraz biomasę. Charakteryzuje się bardzo wczesnym wigorem początkowym. Rośliny są tutaj wysokie, bogato ulistnione. Kolby typu Flex z ziarnem typu Flint. Uniwersalna co do stanowisk. Może być siana również na stanowiskach chłodnych, później ogrzewających się. Odmiana Perspektyw firmy Euralis o ziarnie w typie Tropical Dent przyjęła cechy charakterystyczne dla flinta, czyli bardzo dobry wigor początkowy w połączeniu z bardzo wysoką plennością denta. Jest to odmiana ogólnoużytkowa, zarówno na ziarno, bioetanol oraz do produkcji kiszonkowej. Rośliny tutaj są wysokie, bogato ulistnione, kolby typu Flex. Pozycjonowana jest na średnie stanowiska, również te okresowo przesychające. Dobrze znosi stres suszy i wysokich temperatur. Ostatnią odmianą, którą chciałam Państwu zaprezentować, jest odmiana DKC3050 OV230. Jest to jeden z najwcześniejszych dentów w Europie. Odmiana ta charakteryzuje się średnio wysokimi roślinami o bardzo mocnej łodydze, która przeciwdziała wyleganiu. Rośliny te wytwarzają kolbę w typie Flex, ziarno typowo dentowe, po zakończeniu wegetacji szybko oddaje wodę. Już dzisiaj z tego miejsca chciałabym zaprosić Państwa na Dni Kukurydzy, które odbędą się 15 września tutaj w Minikowie. Zapraszam również do zapoznania się z ofertą handlową firmy ProCam.